Pozwól teraz najwyższej sile działać. A ona działa najlepiej wtedy, kiedy wyciszamy swój umysł, kiedy zamykamy zbędne aplikacje w głowie. Przechodzimy w przestrzeń serca. Żeby lepiej się w tej przestrzeni serca i naszego ciała odnaleźć, robimy sobie medytację z misami tybetańskimi. Będzie to tak zwany trening autogenny, czyli uczymy się siebie od środka, uczymy się, jak skanować swoje ciało, jak wtłaczać do niego świadomość, uwagę. Będziemy przechodzić przez kolejne obszary ciała, oddychając sobie przy tym. Zadbajcie o to, żeby oddech był troszkę pogłębiony, żeby wydech był nieco dłuższy niż wdech, ale przede wszystkim zawsze tutaj nadrzędna będzie Twoja wygoda. Wszystko, co się dzieje, ma być tutaj swobodne, niewymuszone. Teraz Ty jesteś najważniejsza dla siebie. Jesteś tylko Ty i dźwięk. I Twój oddech. Wraz z wdechem poczuj swoje stopy. Jak one teraz się mają? Co chcą ci powiedzieć? Dziękujemy naszym stopom za pracę, którą dla nas wykonują, za kontakt z podłożem. I uśmiechamy się do naszych stóp. Powoli obserwujemy, co się dzieje w tych poszczególnych częściach ciała, z cierpliwością, z taką dociekliwością czystej obserwacji, bez analizy, bez zbędnych myśli. Jeśli już się jakieś będą chciały pojawić, to powitaj, podziękuj i odpuść. Po prostu czuj swoje ciało i obserwuj, a wraz z kolejnym oddechem poczuj swoje łydki. Po prostu zauważaj, co tam jest, co tam się wydarzy.